Widziałem to zdarzenie i to był dla nas szok. Miałem tą okazję być w kuluarach i w przerwie meczu widzieć Karola, jak go znieśli. No, widok był naprawdę masakryczny, można powiedzieć, ale nie wiedzieliśmy do końca, co się stało. Sądziliśmy, że to jest może rozcięta powieka, łuk brwiowy. W przerwie meczu okazało się, że uraz jest bardziej poważny i po meczu już dowiedzieliśmy się, co dla nas było szokiem, że Karol zostanie przewieziony do kliniki na operację. Także wszystko działo się tak szybko i później następny ten mecz z Chorwacją, akcja koszulkowa, jesteśmy z Karolem i byliśmy wstrząśnięci kilka dni. Ja kilkakrotnie rozmawiałem już z Karolem. Myślę, że trzyma się dobrze i mam nadzieję, że da sobie radę i wróci do normalnego życia i może nawet do uprawiania sportu, czego serdecznie mu życzę. No właśnie, rozumiem, że jakieś poruszenie wielkie w kadrze. Jak zareagował trener Wenta na to wszystko? Byliśmy przybici, także tak jak powiedziałem, kilka dni rozmawialiśmy tylko o tym, byliśmy na telefonach i wszystkie świeże wieści, świeże newsy, że tak powiem, to, które do nas docierały, były na początku pesymistyczne, później optymistyczne, to się zmieniało i cieszymy się, że Karol jest w dobrej formie psychicznej i myślę, że jest silnym człowiekiem i bardzo odważnym i da sobie radę, a my jako koledzy jego będziemy starać się go wspierać chociażby dobrym słowem i taką przyjaźnią koleżeńską, bo to na pewno jest mu potrzebne, i bo rodzinę to pewnie ma i dziewczyna, także może tylko tyle możemy zrobić dla niego teraz. A co ta strata oznacza dla naszej kadry na najbliższy czas? Wiadomo, to był podstawowy zawodnik, jeden z najlepszych na świecie, także tutaj nie ma co więcej na temat się wypowiadać, także to było podstawowe ogniwo naszej kadry, ale ja myślę, że teraz chodzi o to, żeby Karol wrócił do zdrowia. Jego życie odwróciło się o 360 stopni i najważniejsze jest to, żeby wyzdrowiał i to oko jednak stracił, ale mimo wszystko można z tym żyć jeżeli będzie na tyle silny i fizycznie będzie to praktycznie możliwe, żeby wrócić na parkiet, to trzymamy za niego kciuki. A czy w twojej karierze słyszałeś o podobnym wypadku? Tak, z tym, że to był Islandczyk, który bodajże 15 lat temu też stracił oko, ale dowiedziałem się oczywiście o tym całym zdarzeniu dopiero po sytuacji z Karolem, także wcześniej o tym nie wiedziałem. Zdarza się to rzadko, niestety Karol miał pecha i te urazy są różnego rodzaju i akurat ten oka jest bardzo dotkliwy i mam nadzieję, że Karol z tego wyjdzie. Czy piłka ręczna jest bezpiecznym sportem? Czy to wymaga jakichś zmian teraz w przepisach po tym wypadku? Nie, absolutnie. Piłka ręczna jest grą w miarę brutalną, ale ja myślę, że to był przypadek. To kontuzje u nas się zdarzają i tu nie ma co roztrząsać tego, oczekiwać jakiejś zmiany przepisów, ponieważ ta gra jest ostra, ale to jest gra prawdziwych facetów i te kontuzje zdarzały się i będą się zdarzać i to tyle.